Krzysztof, lekarz i mogę już powiedzieć, że absolwent teologii? Jeszcze nie. Jeszcze nie absolwent w pełni, ale być może we wrześniu już tak. Okej. Okay. I są z nami oczywiście Iwan i Witali, czyli nasi przyjaciele z Ukrainy. Witali, tęsknisz? Troszku. Troszku. Za czym tęsknisz? Rodziną. Rodzinę. Ty masz, Iwan, trochę łatwiej, prawda? Bo jesteś tutaj ze wspaniałą żoną, z Iną, z synem, Denisem. Ale też pojawia się czasem tęsknota za Ukrainą? No, bardziej się taka tęsknota za rodzicami, za swoim krajem, bo mamy tam dużo przyjaciół, mamy zbory i tam też dużo przyjaciół, braci, siostry. No i tak tęsknota za tym stosunkami, tym spotkaniem z nimi. Oczywiście. A chyba dobrze odgadnę, że tak Witali, jak i ty, Iwan, przynieśliście się tutaj, bo? Przyjechaliśmy z rodziną, z żoną, bardziej Denis najpierw przyjechał tu, a przyjechaliśmy z żoną, można powiedzieć także przypadkiem po prostu, bo w ogóle nie mieliśmy zamiaru gdzieś wyjeżdżać i po prostu coś zmieniać, tylko było w naszym życiu takie wielkie przeżycie, że po prostu powiem tak, że nie wiedzieli, jak żyć dalej i co robić dalej i po prostu tak jakoś wyszło, może tak Pan Bóg skierował, że okazaliśmy w Polsce. No i tak zostaliśmy. Jesteście przykładami na to, że no, że właśnie, że dzisiaj poświęcimy naszą uwagę nie tylko uchodźcom, ale imigrantom. Wy nie jesteście uchodźcami, prawda? Bo ty jesteś z centralnej Ukrainy? Tak, z centralnej. A ty jesteś skąd? Wołyń. Z Wołynia. No więc to nie jest Donbas, gdzie faktycznie toczy się wojna i w przypadku tylko tych osób można mówić o uchodźstwie. Ale powiedzcie, czy na przykład nie dotyczy was w jakiś sposób wojna? Na przykład ty, czy nie powinieneś zostać powołany do wojska? Powinien, ale po wypadku nie idę. Okej, okay, to zaraz wrócimy do tego wypadku twojego. Ja mam pytanie do Krzyśka. Co z tym naszym kochanym, najbardziej znanym Jezusem Chrystusem? Czy Jezus był uchodźcą? Moim zdaniem Pan Jezus był w jakimś sensie uchodźcą. Prawdopodobnie razem nawet ze swoimi rodzicami byli uchodźcami. Chociaż Pan Jezus sam nie podjął decyzji tego, aby uciec z miejsca zamieszkania do obcego kraju, dalekiego kraju, jakim był Egipt. A dlaczego tak się stało? Dobrze wiemy ze sprawozdania Ewangelii, że wówczas panujący król Herod obawiał się tego, że Pan Jezus, dorosłszy, odbierze mu władzę. A więc w jakimś sensie to względy polityczne zadecydowały o tym, że rodzina Jezusa, mając jak najbardziej uzasadnione obawy o to, czy nie spotka ich coś złego, a mianowicie, konkretnie rzecz biorąc, śmierć ich nowonarodzonego syna, ponieważ Herod kazał, jak wiemy, wszystkich świeżo narodzonych potomków ludzi zamieszkujących okolice, z którymi miał pochodzić Mesjasz, zabić. A więc oni, ratując swoje życie, w związku z tym, że anioł ich ostrzegł, uciekli tam przed realnie zagrażającymi prześladowaniami. A więc moim zdaniem Jezus, nasz Zbawiciel, jest najlepszym przykładem tego, że problem uchodźstwa już w Biblii był określony. I on sam doświadczył tego, jak wie, że przez to, że tego doświadczył, wie, jak pomóc tym, którzy dzisiaj w takich problemach bywają. Dziękuję. Iwan, opowiesz nam coś o sobie? O tym, co robiłeś na Ukrainie, czym się zajmowałeś, zarówno w takiej sferze zawodowej, jak i kościelnej. Pracowałem na tymnych elektrowniach. Robiliśmy takie różne remonty, a później zmieniłem trochę fach i już się zajmował budowlanką. Już nie jeździłem, byłem w domu, a w kościele no to byłem starszym zboru przez 13 lat. W Kijowie? Nie. Tam, gdzie mieszkamy, to mamy tam, tak jak powiedzieć po polsku, jest taka gmina i koło gminy taki wsi i tam mamy na przykład w gminie centralny zbór, a po wsiach mamy jeszcze 8 zborów. No to w całości mamy gdzieś 300 członków i to się podzielono na 8 zborów. I w jednym zborze byłem starszym zboru przez 13 lat. Rozumiem. A powiedz, komu jest w Polsce najlepiej z twojej rodziny? Tobie, twojej żonie czy Denisowi?
powiem, że jesteśmy na równo. Mam to weryfikować? Bo staramy się, żeby każdemu było dobrze. A po tym, jak Denis przyjechał do Polski, to kto pomyślał? No to nie było planowane, ale żeby tu też przyjechać. A Denis pierwszy przyjechał. No, tak, tak. I potem kto po nim? No, razem przyjechaliście, domyślam się. Za rok przyjechaliśmy do niego. Później wróciliśmy, bo ja zachorowałem i już nie mieliśmy zamiaru tu przyjechać znowu, ale Denis został w Krakowie. Też tam był swój przypadek. I później Denis powiedział, że jak chcecie przyjechać, to możecie przyjechać, bo... Piękne zaproszenie, Denis. Jak chcecie przyjechać, to możecie przyjechać. Bo jeden brat proponuje nam mieszkanie i ten brat jest Piotr, nasz starszy zboru. O, bardzo proszę. Dziękuję w ogóle rodzinie Glistaków i chcę podziękować rodzinie Bochenków, rodzinie Sokolowskich, tej rodzinie, szczególnie im chcę podziękować, w ogóle chcę podziękować całemu zboru za wspieranie, że po prostu no, bez tych ludzi to było nam wiele gorzej i było nie tak, bo po prostu te wspieranie dało nam taki jakiś start, że można powiedzieć, że zostaliśmy tu na duży i nie wiadomo na jaki się czas. Bo dzisiaj zajmujesz się? Teraz zmieniłem znowu hach i zajmuję się hydrauliką. No proszę. Ile to fachów mają zdolni ludzie, przyjaciele za naszej wschodniej granicy. Krzysiek, czy ty też kiedyś byłeś w cudzysłowie uchodźcą? Uchodźcą zarobkowym? Tak. W dawnych czasach, w 2006 roku, po drugim roku studiów, zostałem namówiony przez mojego kolegę, aby pojechać do Anglii, ponieważ Anglia wówczas jeszcze nie była przesycona naszymi rodakami. Brakowało tam ciągle rąk do pracy. I byłeś po drugim roku studiów, po drugim roku medycyny. Dokładnie. Więc na pewno dużo pielęgniarzy tam było potrzeba i mogłeś znaleźć taki zawód. Być może właśnie tak. Aczkolwiek to, co zrobiliśmy, było troszeczkę szalone, ponieważ przed wyjazdem nie zorganizowaliśmy sobie ani miejsca zamieszkania, ani nie szukaliśmy w żaden formalny sposób miejsca zatrudnienia. Tym bardziej więc w swoim zawodzie ciężko było mi i moim koledze, który również był po drugim roku studiów medycznych, znaleźć miejsce. Kiedy już dojechaliśmy do Anglii, a namówieni zostaliśmy przez mojego trzeciego kolegę, który niezwiązany z medycyną powiedział po prostu: pojedźcie, nie musicie nic umieć, nic wiedzieć, tylko trochę po angielsku umieć się zagadać. Miejsce do zamieszkania ja wam tam załatwię, a o resztę zatroszczycie się już na miejscu. I co robiliście tam na miejscu? Na miejscu przez pierwszy tydzień szukaliśmy pracy. A pojechaliście na miesiąc. A pojechaliśmy na miesiąc. No to pierwszy tydzień do tyłu. Zaczyna się drugi tydzień? Drugi tydzień postanowiliśmy jednak zatrudnić się w miejscu pośrednictwa pracy, które w Anglii są bardzo dobrze zorganizowane. Są to prywatne placówki, które bezpośrednio łączą pracodawców z osobami szukającymi pracy. Bardzo często są to dorywcze dni albo godziny pracy, ale czasami, jeżeli dany pracownik się sprawdzi, bywa zatrudniony na dłużej. I w drugim tygodniu, w połowie drugiego tygodnia udało nam się znaleźć pierwszą pracę. Dobrze, to tutaj jak w dobrym serialu zaprzestaniemy na drugim tygodniu i w kolejnych odcinkach wrócimy do trzeciego i czwartego tygodnia. Pytanie do Witaliego. Witali, ty co robisz dzisiaj? Gdzie pracujesz? Kowalstwo. Kowalstwo, no proszę, jaki piękny zawód. Witali, twoi rodzice, twoje kuzynki, cała rodzina to tacy bardzo wierzący, poświęceni ludzie, tak, adwentyści dnia siódmego. Ale ty jakoś gdzieś twoje zainteresowania w młodości, kiedy jeszcze byłeś młody, to gdzieś indziej dążyły. No tak. Czym wtedy, czemu poświęciałeś swoją uwagę najbardziej? Jeździł na motorach. Motory. Więcej motory, tak. To była twoja pasja? Tak. Jeździłeś gdzie? W różnych miejscach. No. Szybko? Tak. W kasku? Bez. Bez kasku i szybko. Tak. Ale na Ukrainie są bardzo dobre drogi, prawda? Więc to... Tak. To nie, adrenalina. To nie jest żaden problem. Chodziłeś do kościoła? Chodził. Ale czasami było wieczorem, siadłem na motor i jechał do klubu. Czyli rano kościół, w sobotę wieczorem kluby.
I z tym też motorem jest troszkę związane to, że ty jesteś człowiekiem, jakich jest mało, bo zostało ci darowane drugie życie. Tak. Tak przynajmniej sam mówisz, że ty teraz masz to drugie życie. Tak. Co się stało? Był wypadek na motoru. Potrafił do szpitalu. Przez półtora miesiąca była kliniczna śmierć. Kliniczna śmierć. Co lekarze mówili twojej rodzinie? Tylko jedna nadzieja na Boga, bo dali zero do życia. Mhm. I po tym półtora miesiąca? Otworzył oczy, wszystkie były w szoku. Mhm. No i wtedy zobaczyli lekarze, co paralizowana lewa strona. Czyli sprawna była tylko prawa ręka i prawa noga. Tak. Jak się obudziłeś, to pamiętałeś wszystko, co się stało? Nie. Była pamięć stracona. Zupełnie? No nie do końca wszystko, ale... Mogłeś na przykład czytać? To musi uczyć od nowa. Pisać, czytać, chodzić, rozmawiać. Ile wtedy miałeś lat? 19. Czyli w wieku 19 lat wszystkiego uczyłeś od nowa? Tak. Aha. Został po prostu drugie życie. Aha. No i później po roku przyjął chrzest. To już trzecie życie. Tak. Chwała Bogu, prawda? Nie zdarzają się cuda dzisiaj, moi drodzy? Niedawno tego w Krakowie doświadczyliśmy, prawda? Podobnego cudu. Na chwilę przerwiemy i chciałbym, żebyśmy poznali pewną wyjątkową osobę. Chciałbym zaprosić Jessie i Pawła tutaj na scenę. Moi drodzy, no zresztą zaraz się dowiemy, dlaczego. Chodźcie, chodźcie. Jessie, kiedy przyjechałaś do Krakowa, do Polski? On March I have came to Krakow and to do my master's in business and administration. When you came? March? In March this year. Yeah. W marcu tego roku przyjechała do Krakowa, żeby studiować pracę magisterską z biznesu. To już bardzo dużo czasu. To teraz nie tłumaczysz. 3 miesiące, prawda? Jesteś z Indii. To na pewno dużo czasu, żebyś nauczyć polskie. Bo teraz taki test. Test. Co studiujesz? I'm from India. Niezdane, failed. What do you study? Where do you study? In Krakow, in Eglinton University, I got an admission in that. So I'm very happy to do my master's in studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, robię pracę magisterską z biznesu. Opowiedz nam o swoich pierwszych wrażeniach, jak już wspomniałem, jesteś z Indii, no więc taki dosyć odległo też kulturowo kraj. Opowiedz o pierwszych wrażeniach, o tym, jacy są Polacy i co jest dla ciebie najtrudniejsze. When I came here, I saw everything is good, but kiedy przyjechałem tutaj, zobaczyłem, wszystko było dobrze, okej. Okay. Yeah, and starting my difficulty is the language. Language. Oczywiście język jest największym problemem dla mnie. Here everyone speaks in Polish, but only I know in English. That's why I face some difficult to manage to communicate with the people. Większość ludzi mówi. Też ludzie po polsku tutaj, ale jednak ja tylko znam angielski i miałem problem po prostu z komunikacją ze względu na to, że nie wszyscy też mówią po angielsku. And the coming to the culture is very good and people are so kind-hearted and a helpful nature. No jeśli chodzi o ludzi, którzy są mili, sympatyczni, otwarci, także mam dobre doświadczenia, pomocni. And I'm very happy to be here. God has sent me to do my master's and reach my goal, what I want to be in future. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam przyjechać do Polski. Wierzę w to, że Bóg mnie tutaj wysłał, tak żeby mogła osiągnąć cel, zrobić pracę magisterską w Polsce.
Oni rozumiem, że nie robimy tego często, ale Jesse jest pierwszy raz w Krakowie w naszym kościele, a drugi raz w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Za tę odwagę przywitajmy ją wielkimi oklaskami. We'd like to. Thank you very much. And God bless you. Thank you very much. Nie zapomnijcie o tym, żeby podczas przerwy przytulić Jesse, przywitać, zapoznać. A ja mam do ciebie, Jan, pytanie. Właśnie co jako Kościół, też z twojej perspektywy, możemy zrobić z osobami, które tu przyjeżdżają z innych krajów, ze wszystkimi migrantami, z innych miast? Wierzę, że to jest bardzo duża odpowiedzialność każdego zboru, w tym naszego zboru. Co powinniśmy robić, co możemy robić? I tak wiele robicie i robimy razem, że po prostu byłoby dobrze, jak ci ludzie, jakie przyjeżdżają z innego kraju do naszego kościołu, tak odczuwali się, że jakby nic się nie zmienili za bardzo, bo ten nasz kościół to jest kościół jakby na całej ziemi i na przykład nie ma takiego za bardzo odczucia, że jak ty przyjeżdżasz do drugiego kraju, czy wchodzisz do naszego zboru, to jest wszystko to samo, tylko może być ten barier językowy i tyle. No tak, ale różnice też na pewno są. To są różnice w nabożeństwie, w długości nabożeństwa, w organizacji nabożeństwa? To jak według mnie to nie ma takiego wielkiego znaczenia, bo to tylko ustawione tradycje, ale to nic więcej. No a właśnie to przyjęcie, to jak reagujemy na nowe osoby? Jaki jest taki dla ciebie idealna recepta? No, przypomnij sobie, jak tu przyjechałeś. No ja pamiętam, jak przyjechałem pierwszy raz. Ja tu nie byłem w zborze, ale po prostu przyjechaliśmy do Chrosny i przyjechaliśmy, bo w ogóle przystanek, gdzie powinni byliśmy wyjść. I później Piotr za nami przyjechał autem. No i tak spotkali nas, jak nie wiem, jak to jakaś rodzina przyjechała już dawno znana. I to dla mnie trochę było tak jakby... A widzieliście się pierwszy raz? Tak, tak. Denis nas tak przywiózł jak kotów w worku i po prostu... I mówi, jedziemy tak, sobie jedziemy. Mówię do Iny, to jest nasz dom. Ona mówi, niemożliwe. A okazało się, że możliwe. I przyjechaliśmy trochę przystanek dalej i po prostu pamiętam, jak pani Zosia przyszła do tego domu i zasilała nam łóżko i gotowała i mówię, że tu będziecie spać, a tu będziecie tamto mieć. No i na drugi dzień zaprosili nas do siebie i po prostu te przyjęcia dla mnie było takie przerażające i może to spowodowało, że po prostu ta Polska stała takim krajem dla nas jako krajem, jak swoim krajem. Domem? Domem, tak. Ty, Krzysiek, miałeś tam kontakt może ze zborem, z kościołem, jak pojechałeś pod Manchester? Tak, kiedy mieszkałem w jednej z miejscowości pod Manchesterem, w internecie znalazłem namiary na jakieś zbory w Manchesterze. Nie przyszło mi na myśl, że w miejscowościach sąsiadujących z Manchesterem mogą być te zbory, więc kiedy w pierwszą sobotę pojechałem do takiego zboru, zastał mnie zbór w 99% złożony z ciemnoskórych braci i sióstr. Nabożeństwo było bardzo podniosłe. Niemniej jednak po nabożeństwie powiedziano mi o tym, że jest jeden zbór bliżej mnie, że jest bezpośrednie połączenie autobusowe z mojej miejscowości i w następną sobotę pojechałem do tamtego zboru, który był zborem, powiedziałbym, międzynarodowym, ale opartym rzeczywiście o miejscowych, o Anglików. Mhm. No i poszedłeś tam pierwszy raz. Poszedłem tam pierwszy raz, wysłuchałem kazania, zobaczyłem mnóstwo ludzi i to, co mnie uderzyło, to również ciepłe przyjęcie. To było to, że poczułem się, jakbym był również oczekiwanym dla nich gościem, chociaż mnie pierwszy raz widzieli na oczy, nie znali. Widziałem też, że być może było to spowodowane właśnie tym, że wiele osób tam przebywających również było nie Anglikami rodowitymi. Było tam dużo Filipińczyków, byli Jamajczycy, byłem ja, no i część Anglików. I był to zbór bardzo otwarty i ciepło mnie przyjął. Po nabożeństwie zaprosili mnie na obiad i powiedzieli, że chętnie zobaczą mnie za tydzień. Mhm. No dobrze, no i powiedz jeszcze już dosłownie kończąc o tej swojej pracy i o pożegnaniu, o tym jak spędziłeś te ostatnie, teraz już półtora tygodnia. Ostatnie. Były cztery, więc półtora tygodnia przepracowałem jako w fabryce, człowiek, który dźwiga, wnosi i tak dalej, pewne rzeczy, zupełnie praca jakby niezwiązana z wykształceniem, ale kiedy w sobotę poprzedzającą, ostatnią z sobot usłyszałem kazanie, mówiące na temat tego, że niezależnie jakie mam umiejętności, nie tylko ja, oczywiście każdy ze zborowników, ale odebrałem je bardzo osobiście, czy znam język, czy go nie znam, jeżeli chcę służyć Bogu, mogę się przyłączyć do Jego dzieła. A dowiedziałem się, że od następnego
dnia, czyli od niedzieli, rozpoczyna się program ewangelizacyjny dla dzieci z sąsiedztwa tego zboru, a także dla dzieci bezpośrednio ze zboru. Postanowiłem zrezygnować z ostatniego tygodnia pracy i przyłączyć się do tego, aby razem z nimi organizować to wydarzenie. To było niesamowite doświadczenie, ponieważ ludzie, którzy widzieli mnie w fabryce, zatrudniali tak dorywczo, dziwili się, czemu nie chcę zarabiać. Ale ja doświadczałem wtedy wspaniałej współpracy z tamtejszym zborem i w tym ciepłym, rodzinnym miejscu, tej atmosferze, która była tam stworzona, kiedy mogliśmy widzieć te dzieci przychodzące z innych też kościołów, bawić się, poznawać Boga, to było coś niesamowitego. I kiedy ostatnia sobota nastąpiła, pożegnanie, niespodziewane pożegnanie mnie, bo wiedzieli, że już odjeżdżam, zbór zaśpiewał mi pieśń, w dodatku zorganizowali jakąś zbiórkę nawet i kilkadziesiąt funtów mi dali w zamian tego, że nie pracowałem, żeby coś jeszcze z tego było. Także łzy się polały i jedna z obecnych tam osób starszych mówi, może będę ci wysyłać funty do Polski, kiedy wrócisz. Ja powiedziałem, nie, dziękuję ci bardzo, ale będę zawsze miał ciebie w pamięci. Są osoby bardziej potrzebujące niż ja. Niemniej jednak to, co widzę, to też powiedział brat tutaj. Ciepłe przyjęcie, rodzinna atmosfera i to wszystko w Duchu Bożym, to jest coś, czego myślę potrzeba każdemu, kto przyjeżdża do nowego miejsca, niekoniecznie znając cały język, niekoniecznie będąc w danej kulturze od urodzenia. I za to Bogu dziękuję, że mogłem tego doświadczyć. I za to ja też bardzo dziękuję za wasz udział. Bardzo dziękuję.